Los przy ziemi. Mały tropiciel. Wełczyciel mój puszysty. Nie jest to poziom Basseta. Jeśli dobrze pamiętam, to są najlepsze psy tropicielskie, łowcze. Potrafią wytropić trop zwierzyny, który ma nawet kilka dni, jeśli dobrze pamiętam. Ale Majer sobie radzi bardzo dobrze, tak samo. Bo pies nosem poznaje świat. A dobrze wełszy. Tam idzie inny pies. Większy od Majora. Chyba sznaucer olbrzymi. Tak wygląda 90% spaceru Majora. Nos przy ziemi. Słuch też wciąż ma bardzo dobry. Usłyszałby zbliżający się pociąg z odległości ponad kilometra. Ale reaguje na to dopiero, gdy jesteśmy w pobliżu torów. Tak, tak, psi słuchi wełch są dużo, dużo, dużo lepsze od naszego. Warto to używać. Na przykład w lesie. No, no właśnie, już co widzi pociąg. Czyli wzrok też wszystko w porządku. Chodź tu. Łowca gotowy do ataku. Major, chodź. Przegrałbyś ten pojedynek jeszcze zanim by się zaczął. Także coś o nosie, uszach i oczach Majora. Wszystko sprawne. To dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym tropiącym razem. Na razie.